17:59 i 50 sekund. Równo za 10 sekund na boisku Stadionu Ludowego w Sosnowcu powinno rozpocząć się niesamowite, pasjonujące widowisko. Dzisiaj dwa zespoły, które mają sporo do udowodnienia. Zagłębie Sosnowiec, Stomil Olsztyn. Jeszcze niedawno sytuacja w tabeli była diametralnie inna. Teraz jest inna. Sosnowiczanie chcą się bardzo przełamać. Zrobią wszystko, by powrócić w wielkim stylu, by wrócić na właściwe tory. W klubie Roszady Artur Derbin dysponuje licencją, ale odpowiada za wyniki Tomasz Łutrzywek. Wiemy, że za niedługo poznamy też nowego selekcjonera, który będzie odpowiadał za oblicze sosnowieckiego Zagłębia. Składy obu zespołów? No, czy zaskakujące? Raczej bym nie powiedział. Pogoda sympatyczna, murawa równo przycięta, a zatem przed nami 90 minut naprawdę pasjonujących piłkarskich emocji. Mecz dla Państwa komentować będą Michał Grzyb oraz Michał Wasik. W 20 meczu Sebastian Dudek nie jest pilnowany, czy będzie do niego zagranie, jednak nie. Wrzutka w pole karne, wybijają obrońcy jeszcze, Fonfara uderzy. Ależ bomba Grzesia Fonfary! Fantastyczne uderzenie około 25-30 metrów do bramki Stomilu Olsztyn. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Jakuba Wilka piłka odbita od głowy jednego z obrońców wyszła zza pole karne, a Fonfara nie cackał się, uderzył z pierwszej piłki, a ta po dalszym słupku wpada w okienko bramki strzeżonej przez Piotra Skiby. Tutaj w boisko jest tam Fidziukiewicz w okolicach jedenastki, mocno użona piłka, Fidziukiewicz mija się z piłką niestety, ale może jeszcze poprawa Fonfara! Gol! Gol! Ależ bramka! Fonfara! Chłopak Fonfara! Jezus Maria! Piłka dochodząca! Przepuszcza ją Fidziukiewicz, który chciał strzelać, ale nie sięgnął piłki! Wybijają rywale! Podbiega Fonfara! Nawet nie mierzył! Zobaczył futbolówkę! Potężnie uderzył nią butem! Aż prawie pękły sznurówki! A piłka zatrzepotała w bramce strzeżonej przez Skibę! A zatem 2-0 prowadzi zespół Zagłębia, grając w dziesiątkę przeciwko 11. Piotr Caliński aż podszedł tutaj do linii, uścisnął Fonfarę, pocałował go w czoło, przytulił go jak własnego syna, a Fonfara w geście tego triumfu podniósł ręce do góry w stronę trybun, tak jakby się pytał, i co powiecie na to? Na własnej połowie teraz Fabisiak. Fabisiak musi interweniować. Rzut karny. Karny. Ha! Jaki cyrk. Zaskakująca decyzja. Piłka już na jedenastce. Fabisiak w bramce, kibice gwiżdżą. Futbolówka czeka na wapnie. Na jedenastym meczu jest gwizdek arbitra. Zaraz pójdzie Lech. Lech na dwa tempa. Pewnie wykonuje rzut karny. A zatem jeszcze około 3 minut. A już tylko jedna bramka straty Stomilu do sosnowieckiego Zagłębia. No dziwna decyzja arbitra. Długo biegli wzdłuż tego 5 metra. Znowu piłka w pole karne, wybijają sosnowiczanie, koniec meczu, ależ emocje w tej końcówce, padli na boisko tak sosnowiczanie, jak i gracze z Olsztyna, było niebezpiecznie, było bardzo nerwowo, ale na szczęście udało się dowieść, jakże ważne 3 punkty dla sosnowieckiego zespołu, no i trzeba przyznać, że piękny debiut Tomasza Łuczywka jako odpowiadającego za wyniki sportowe sosnowieckiego Zagłębia.